Zdrowie, wiesz? To jest inaczej jak tutaj, no chłopaki. Oni tylko piją, ale ja tutaj. A to jest wybór. To jest wybór, tak. Miło cię widzieć. To jest wybór. Prezes, to jest wybór. To jest, patrz o zdrowie. Zobacz, jak mi zniknęło. Zobacz. Tak, dlatego, no, tylko to. Nie, tylko to. O, ej, nie filmuj, ale... Status, I'm a big dog, bitch. Pull up on the block in a big Corvette. Ride around the city with a stick, all black. Try with a stroke of weed, we all that. Wtedy by więcej zarabiał. Stojeć na ostatnim, tak przez cały trening. Biegać do kąta. To do zarobków. Niektórzy płacą za to, że po prostu biegają i rzucają, a niektórzy muszą się bić. To jest ta różnica. Niektórzy tutaj mają, a niektórzy mają tutaj. Kto na biegu podają? Ty jesteś szkoła Kalijewski. Siła tak. To dotaczek. Tak, tak, tak. A ten, co używa najwięcej siły, siedzi tutaj. A w głowie siada. Zazdrośny jest. Widzisz, nawet nie potrafię powiedzieć zazdrost. Nie, to tutaj ja na jego obronę, a czy mu świetnie po prostu. Świetnie. Świetnie mówię. Pierwszy
pierwszy wagarz, który wyjdzie, zapłaci kawę dla wszystkich. To gra. To gra. Mam nadzieję, że moja będzie pierwsza. Tu, tu. Ja mam nadzieję, że moja nie będzie. To nie jest moja, moja. Muszę pozbierać trochę pieniędzy, żeby zapłacić. Tyle był pensji? Ja się. Pan francuski? Nie. Nazywam się Szymon Siczko. Sprawdź teraz, czy Arka zmieścisz, czy Arek się zmieści na tym. Dla mnie najlepszym kolorem jest Damian Domagała. Niedoceniony. A komu dajesz najwięcej podań? Do Arka Murito i Szymona Siczko. Ale przecież jesteś ty, jesteś Szymona Siczko. Sam do siebie daję. Ja, ale a Flensburgiem, nie mają Flensburg dwoma. Nie mają Pabrega. A Kiel, tak, Kiel Paryż? A w Paryżu grałem, tak? Paryż. To Paryż, w Paryżu, tak. To, to plus 6. Tak. Czy? Dwóch plus 3? I jutro... Orbuch Weszprym, Weszprym. To jest następne. Trzymy. A to jest jutro. Weszprym. Orbuch? Na plus. Tam Weszprym? Gra w Weszprym pierwszy. Musi się być. Teraz jak profesjonalista. Remis? Cześć, witam was serdecznie w 7 odcinku naszego vloga. Dzisiaj zabierzemy was do Montpellier. Bądźcie z nami. I pamiętajcie o subach, no. I łapki w górę. I łapki. Tak, no jak to vlogowanie? Pasowało ci, możemy liczyć, że to jest troszkę więcej, czy troszkę częściej? Bardzo ciężka praca, podwyżka dla operatora. Dla montażysty? Dla montażysty też. Jesteś jednym i drugim. Jest Gattuso. Gattuso. Taki charakter. Charakter taki, wiesz. Lubię Włochy. A? Lubię Włochy. Tak? Tak. Ale Gattuso, naprawdę. Za, ja nie spuszczam. Piłka może przejść, ale zawodnik nie może. Ja inaczej bym myślał. Roberto Carlos, lewa noga. A dzisiaj nie mówię. Nabywałem trochę hiszpańskiej literatury medycznej i założyłem mu takiego tape'a, jak ma Cristiano Ronaldo, za który miał zakładany, kiedy miał skontuzjowaną kostkę. Nic nie pomoże. Tak zrobiono, ale będzie pracowała teraz swoim ruchem. Zaraz, jak szybko teraz pójdę, będzie miał czas. Uwaga. Zobacz. Opa. Ale jest maszyna, co? Jest szybki. Szybki zna, na nogi. Ale też nie zna strachu. Tak, to jest najważniejsze. Bo później zobaczysz, jak będzie tą awarię zobaczymy. Sometimes I make mistakes in my life, but I'm trying so hard to make it right, even though sometimes. Mógłbym jeszcze pograć. Ile jest pompa? Na Final Four. Mógłbym jeszcze pograć. Nie są tak Achillesy i bark nie pozwalają. Wie pan, się podań to jednak kosztuje troszkę energii, co? Tak, idę. Tak, to jest gorąco. Najgorsza gra. Najbardziej mieć. Do dwóch, to będzie za dużo. Do dwóch, przepraszam. Dobra. Cały dzień widzę, jak się boksujesz z chłopakami. To jest bardzo wszystkim ważne. Ludzie zamknij mordę. Tomek też? Nie, Tomek, ale ty ciebie nie chcemy na kawę, wiesz? I teraz pytanie, jak sobie z tym radzić? No jakie boksowanie? No cały dzień dokuczanie, przekamarzanie i tak dalej. Jestem rudy, mam to od początku życia. Nie, Tomku na wylot. Kogo nikt nie chce? Tomek, Gimbala, nikt cię tu nie chce.
To będzie bardzo ciężkie spotkanie. Bardzo ciężkie ze względu na to, że Tomek będzie grał z nami? Tak, to jest pewne utrudnienie. Chyba też tak myślę. Nie ma co się takimi rzeczami przejmować, też im odpowiadam. To nie jest tak, że jakby to jest w jedną stronę, to ciągle w dwie strony się jakoś przekomarzamy. Wiesz, jak masz tylu facetów, to spędza ze sobą tyle czasu, to nie ma opcji, żeby było słodko pierdzące, czy nawet spokojnie. Czasem trzeba się po prostu potyrać. Ja bym chętnie się zapytał twojej małżonki, jak to wygląda u was? Czy są mi partnerki, nie wiem. Małżonki, partnerki? No powiem ci, że no ja też jestem raczej z tych dotycznych, no. No. Właśnie, więc to wiesz jak to jest, nie wytrzymasz po prostu bez tego. To jest normalne w życiu. A że idzie trochę dosadniej, to wynika z tego, że się już wiele lat znamy po prostu. I wiemy, na co możemy sobie pozwolić. Nie, ja wiem, że w tym nie ma ani grosza jakby złości. Ale jednak no, to też świadczy o tym, że ty jesteś odporny psychicznie, nie? Musimy sobie radzić z wszystkimi przeciwnościami losu. Tak. Takimi jak Tomek. Myślę, że jest to wzmocnienie dla drużyny z Montpellier. Staramy się zakryć nasze słabości. Tak, myślę tak samo jak ty, myślę, że to, że nie ma Valentina Porta jest niczym w porównaniu z tym, że mają Tomka Gembala. Myślę, że tak, wiesz, to wszystko się na to składa. To jest jedno właśnie takie pytanie, żeby sobie z tym radzić. W szkole na pewno są duże problemy z tym, żeby dzieciaki tego nie brały do siebie. To wiesz, potem przychodzi cała presja na meczu. I się zdarzają taki, wiesz, nawet lekki trash talking na meczach. To nie jest w stylu NBA, ale lekki trash talking się zdarza na meczu i też trzeba sobie z tym radzić. To jest wszystko tak niby takie oddzielne, ale bardzo mocno powiązane ze sobą i jak z jednym sobie poradzisz, to potem w wielu innych dziedzinach to mi po prostu pomaga. Więc nie widzę innej opcji, żeby nie być odpornym psychicznie. Jesteś rudy i umówmy się, no ciężko tego nie zauważyć, kiedy masz taki wzrost, nie? No tak. Więc myślę, że to było wiele tych powodów, ale czyli finalnie uważasz, że ciebie to wzmacniało. Jeżeli mnie to nie zabiło, to wzmacniało, a ja jak do tej pory żyję. Więc wszystko można powiedzieć, jak ktokolwiek mnie tyrał, to mnie w pewnym sensie wzmacniało. Dobra, bo ja tak myślę właśnie o wszystkich tych, którzy są jakby ofiarami tak zwanego bullyingu. No. Jakaś złota rada na koniec? To mnie zaskoczyłeś ze złotą radą. Złota rada to w ogóle jest śmieszna sprawa, więc może po prostu jakaś rada. No, jakaś rada. Żeby to dobrze ująć po prostu, to jest najważniejsze, my się zastanowimy, bo nie mamy ich w głowie. To wrócimy do tego. Ale myślę, że jeżeli teraz to się dobrze nie powie, to wrócimy do tego, a w razie co zostawimy to. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest być świadomym samego siebie. Bo każdy z nas ma wady. I będziemy mieli różne zachowania, które są głupie, albo po prostu niefajne. Będziemy mieli po prostu takie, które nawet są normalne, ale z których inni lubią się śmiać. No, jeżeli nie zaakceptujemy tego, no to będzie to nas bolało ciągle. Ale trzeba być świadomym pewnych rzeczy. Ja też ceplenie trochę i co? Ja jestem tego świadomy, muszę nad tym pracować, ale to jest coś, co po prostu jest. To nie jest tak, że ja się tego, jak o tym zapomnę, to zniknie. Więc to trzeba być świadomy swoich wad, a przy okazji jeszcze idąc z drugą stronę zalet i na nich się budować. Swoje po prostu samopoczucie, poczucie własnej wartości. I na tym można zakończyć. Dzięki, no to było bardzo fajne i myślę, że nie będziemy tego usuwać, jestem pewny. Ja wiem, wszyscy lubicie jak gadam. No pewnie. Czemu się nam nie obraża? Nie obraża się Piotr, że ciebie nigdy w życiu. On zawsze się obraża. On jest... Gwiazdy, oni są gwiazdy. Gwiazdy, oni są gwiazdy, wiesz? Wielki oni są... Cristiano, Messi. LeBron James, oni są tacy. Znam, kojarzę gości. To my, normalni, prosty ludzie, jesteśmy dobry, a oni gwiazdy, wielkie gwiazdy, oni są naprawdę. Ty jesteś mój mistrz. Dzięki. Bardzo ci jesteś tak zbudowany po tym wyjeździe. Tak. Mentalnie myślę, że bardzo ważny mentalny poziom i rozwijanie mentalnego teamu, mentalnego takiego ducha.
Krytyczny moment. Chciałem powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, że... No, przepraszam, no, zagadałem się z Tomkiem, nie nagrałem twoich rzutów. Być może są one w tle, ale nagrałem twoje strzały, więc... No, rzuty... Uznajmy, że jest chwila. Mogę powiedzieć, że rzuty były dużo lepsze niż strzały. Naprawdę. Nie zobaczymy tego. Tomek może potwierdzić. Naprawdę. Chciałem być do końca... Nie tempera, jak to bez temperamentu, na spokój, ale wiem, że jutro mieć jest 20:45, bardzo późno. Ale teraz już chcę trochę zacząć powiedzieć. Gramy 5 finał, 5. Ja powtarzam, teraz na pierwszą połowę pierwszego finału idziemy. Chcę, żeby jutro, kiedy my wyjdziemy tutaj, od jutro, od rano, śniadanie, spacer chce, czy spokój. Ale jak idziemy na obiad już skupiony, w obiedzie od razu i na 100%. I dzisiaj w nocy, żeby każdy z was, marzył o Final Four. Tym bardziej, że wielu z was, tutaj nie grało tego Final Four. Pracujemy praktycznie już 9 miesięcy. I teraz my za 39 dni gramy 5 tytułów. I chcę, żeby wy zrobili się nową historię naprawdę mówię tego klubu. Żeby my zrobiliśmy nową historię, żeby my wygraliśmy 4 turnieje w roku. A żeby 4 turniej w roku mogliśmy wygrać, my musimy teraz najpierw awansować do Final Four. Jak się mówi, kiedy patrzysz w oczy, bля, ogień w oczach. My jesteśmy siła, naprawdę. Вы есть раз, может быть, в одной из наилепших форм вашего жития. То, что я вижу со стороны. И физичное, и ментальное, и все. 39 дней, 5 финалов, 3 титула. Едем мы на вакации крулями. Przed meczu, patrząc na drużynę, to pierwsze wszystko będzie bardzo dobrze. Dlatego chcę, żeby wy poszliście na ten mecz, naprawdę, tak, żeby stamtąd, kiedy my na boisko szarniemy, gramy, było słychać nasz kierunek. Jeszcze raz powtarzam, na dzisiaj jestem pewny, jeżeli awansujemy do Final Four, Let's go!
Spokojnie, gramy, ale wygramy w końcu! Kierce! Tak, parę kroków się robi dziennie! Nie, nie, oczywiście, to jest tylko pierwsza połowa, zostało tam za tydzień najważniejsze, żeby przed naszą publiczność możeliśmy wygrać i zagrać super mecz, żeby być w final four. Co powiesz naszym kibicom? Czego oczekujesz na hali Legionów? No, wiem, że będą niesamowite jak zawsze, że będzie super. Oni są najlepsi i jeszcze raz oni pokażą. To jest nasz cel oczywiście, żeby wygrać i awansować. Chcesz poczuć tą atmosferę hali Legionów? Oczywiście. Który zadecyduje, kto pójdzie do Final Four? Oczywiście, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Ostatni raz, jak walczyłem o Final Four, to awansowałem. Awansowaliśmy. A pamiętasz tą atmosferę wtedy do hali? Pamiętam generalnie różne atmosfery z hali Legionów, ale z wtedy pamiętam kilka rzeczy na pewno. Pamiętam atmosferę, oczywiście była gorąca, pamiętam jak wygraliśmy, pamiętam, że zrobiłem przechwyt. Takie małe rzeczy. Pamiętam. Na hali i na boisku też było bardzo duszno i gorące i parę razy mieliśmy takie momenty, kiedy chcieliśmy trochę się bić, ale to jest 1/4 Ligi Mistrzów i tak musi być. Teraz musimy trzymać w głowie to, co jak było rok temu i przygotować się jeszcze lepiej. Ja myślę w ataku parę momentów i w obronie też. I najważniejsze to w głowie przygotować. Okay. Writer. All this money coming to me. Dzisiaj rozgrywamy mecz, i będzie hala przejścia, mają być gorsze. Ja nie wiem, jak to będzie. Czy jest coś, co byście chcieli zobaczyć w następnym vlogu? Wyjazd do Kolonii. Wyjazd do Kolonii. Wiesz, że przyjechała wam tu panią Thor? Oczywiście, już bilety są kupione. Dzisiaj wygramy, dawaj. Brawo! You want everything this year, huh? Unbelievable. Olympic Games. New contract. Final Four. Ah, silver medal. World Championship. Europe. Ah, everything. It's one single year. I'm proportional. Top, strasznie. Doktora, twoje plany jakie na tym roku? Na tym roku? Wygrać Ligę Mistrzów, to zgadza się. Ja myślę, że to jest... I super chłop. Musisz to zrobić. To tak, tak, tak. I super chłop potem. To co powiedzieliśmy tam i wy bardzo to dobrze zrobiliście w Montpellier, kiedy my graliśmy tam, jestem pewny, że było słychać wasze podejście,
wasze serce tutaj w Kielcach. I dzisiaj ja chciałbym, żeby ono to samo krzyczało na boisko, wasze serce, wasza chęć i żeby jeszcze współpraca z naszymi kibicami dała nam plus 1% tej мотивации, чтобы могли мы сегодня иметь шведный день в нашей истории и авансовать по раз колено до Final Four.
brawo, idziemy do Final Four! Jesteś gotowy? Co robiliśmy dzisiaj w Ukrainie, to był naprawdę bardzo, bardzo wysoko poziom i no po prostu moim zdaniem dzisiaj Montpellier nic nie miał do powiedzenia i ja myślę, że zasłużył na to, że awansowaliśmy do Final Four. Ja myślę, że będąc prezesem takiego klubu, pan czuje tylko dumę, a co jeszcze oprócz tego, że się panu w głowę? Wiesz, my jeszcze nic nie wygraliśmy, my dopiero idziemy do Final Four, teraz będziemy grać o medalach i też w Polsku będziemy grać o medalach, co teraz będzie 4 najważniejsze mecze. Chodzimy świętować? Tak, idziemy świętować! Kielce! 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 I Świechała! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Działeczka, muzyczka, zimna łomżunia. Dziewczyny grają w kometkę, grill skwierczy. Koledzy jak łomża, leżakują powoli. Łysy, Bolek, Radziu. A, i ten zaraz będzie chciał grzdyła. To szybciutko, powolutko. Łomża leżakuje w swoim tempie.